Trwa remont ulicy Ogrodowej w Nowej Dębie. Zakończenie prac przewidziane jest w pierwszej połowie grudnia. Ulica Ogrodowa to droga, która przebiega wzdłuż Lasów Państwowych. Jest jedną z ważniejszych z punktu widzenia mieszkańców, działkowców, powstających i znajdujących się w jej pobliżu firm. Gmina Nowa Dęba starała się pozyskać dofinansowanie na jej modernizację z Funduszu Dróg Lokalnych. Złożony wniosek nie uzyskał jednak wystarczającej ilości punktów. Udało się jednak sięgnąć do tak zwanego Funduszu Leśnego, z którego korzystają samorządy i leśnicy. Nie bylibyśmy w stanie samodzielnie pewnie tego zadania zrealizować, gdyby nie właśnie Lasy Państwowe i wsparcie ze strony pana ministra Marcina Warchoła oraz nadleśnictwa Nowa Dęba Kazimierza Kopcia, którzy poprzez swoje działania doprowadzili do przekazania na rzecz gminy Nowa Dęba kwoty 1 000 000 zł. To jest też droga istotna z punktu widzenia Lasów Państwowych, bo jest to wraz z drogą dębską główna droga wywozowa w tej części leśnictwa Rozalin na tereny już poza Nową Dębę, więc lasy widzą w tym swoją szansę i dlatego nas tutaj dotują. Chodzi o poprawę stanu tej drogi, bo była już fatalna, a ten sprzęt ciężki przewożący drzewo tutaj pojawia się często. Sama droga to 530 metrów bieżących długości. Zgodnie z założeniami zostanie wykonany odcinek do zjazdu na tak zwaną drogę dębską prowadzącą do Rozalina. Do tego skrętu Lasy Państwowe posiadają swoje tereny. Zakres prac jest spory. Odcinek 530 metrów, warstwa wiążąca, ścieralna, prawie 9 centymetrów. Do tego dochodzi ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów i oświetlenie uliczne, no, co w dzisiejszych czasach trochę tak dziwnie wygląda, że go budujemy, ale jednak mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli w pełni z niego korzystać. To jest na dzień dzisiejszy 14 punktów oświetleniowych, które wzdłuż drogi zostaną wykonane, a także kabel technologiczny służący do przesyłu internetu, światłowodów i tak dalej. Modernizacji ulicy Ogrodowej towarzyszyła również przebudowa odcinka głównej magistrali wodociągowej, prowadzącej z ujęcia wody w stronę nowodębskich terenów wiejskich. Ta magistrala wodociągowa została zbudowana blisko 30 lat temu. Z materiałów, które wtedy były dostępne, one są dzisiaj już ulegają degradacji i mieliśmy kilka razy do czynienia z awarią, żeby nie trzeba było rozkopywać w przyszłości tej drogi, która zostanie zmodernizowana. Podjęliśmy decyzję, że wyasygnujemy środki własne, to jest 320 tysięcy złotych i przebudujemy odcinek tej magistrali na długości kilkuset metrów. Droga cały czas jest użytkowana. Dojazdy do zlokalizowanych w jej pobliżu firm, działek i domów są możliwe. Prace mają zakończyć się w grudniu. Myślę, że docenią to szczególnie działkowcy, którzy tutaj z miasta przyjeżdżają do ponad 200 działek. Są to dwa ogrody działkowe, którzy przemieszczali się najczęściej rowerami i samochodami, bo odległość od centrum miasta jest dość znaczna. No i ten stan drogi wymagał już naprawy, oni tu interweniowali. Cieszymy się, że tylko tyle, chociaż na pewno działkowcy będą oczekiwać na resztę zakresu, ale to jest kwestia kolejnych lat. Myślę, że się uda tu zrealizować to zadanie. Łącznie wszystkie koszty związane z przebudową drogi i odcinka magistrali wodociągowej to 2 200 000 zł. Z tego 1 000 000 zł stanowi dotacja z tak zwanego Funduszu Leśnego, a pozostała część to wkład własny gminy Nowa Dęba.